Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Pewnego ranka po skoszeniu trawnika natrafiłem na dziwną, aksamitną kopertę w szkarłatnym kolorze leżącą na ziemi. Otoczona była niezwykłą, różowo-czerwoną poświatą. Jej wygląd był hipnotyzujący. Czułem się przez nią przyciągany. Prawie tak, jakby została tam umieszczona celowo, abym ją znalazł. Zawsze głęboko wierzyłem w zjawiska paranormalne, ale nigdy nie miałem okazji ich doświadczyć. Pomyślałem, że może to być niepowtarzalna okazja, aby raz na zawsze przekonać się, czy coś w tym jest. Pomyślałem, że w końcu otrzymam odpowiedzi, których szukałem przez całe życie. Od zawsze mnie to dręczyło, a mój umysł był w tym momencie prowokowany przez te pytania, przez ten niekończący się ciąg mrocznych i pokręconych tajemnic, które zawsze towarzyszyły mojej duszy. Czym było niebo i piekło? Czy czyściec również istniał? Co jeśli wszystko, co kiedykolwiek wiedzieliśmy, było fałszywe i niezgodne z rzeczywistością, która znajdowała się poza granicą ludzkiej percepcji? Im dłużej przyglądałem się dziwnej kopercie, tym bardziej zaczynała ona przejmować kontrolę nad moją duszą. Ta energia, która zaczęła przenikać przez moje ciało, wydawała mi się czymś złym. Takie było moje pierwsze odczucie. Dziwne poczucie najczystszego zła, nie do opisania ludzkimi słowami, wbijającego igły w moją duszę, jak w laleczkę wudu podczas rytuału. Mój umysł, ciało i duch zostały osłabione przez tą niesamowitą i miażdżącą siłę wydobywającą się z tej koperty. Więc poddałem się jej. Pozwoliłem jej przejąć kontrolę. Nawet nie próbowałem z tym walczyć. Moje pragnienie ujrzenia i doświadczenia siły nadprzyrodzonej przełamało moją wolę życia. To w tym momencie zrozumiałem, że mogę odkryć coś znacznie większego ode mnie. Większego niż człowiek. Koperta była zapieczętowana krwią. Miała podpis: do ciebie, od starego demona. Zacząłem się bać. Strach spowijał mój umysł. Jego jadowite ramiona sięgały w mroczną i zimną głębię mojej świadomości. Tuż pod pieczęcią widniał napis: przelej własną krew na pieczęć, aby otworzyć ten list. Ta pierwotna, silna energia opanowywała mnie, zastępując to, kim byłem, czymś zupełnie nowym, czymś potężnym i złym jednocześnie. Ale czułem wtedy coś jeszcze, jakąś winę, żal z powodu odrzucenia, ale to nie były moje emocje. List był ich źródłem, czułem to. Ugryzłem się w palec i upuściłem kilka kropel krwi na pieczęć. Poczułem się odtrącony, na wieczność zagubiony w czasie i przestrzeni. List był krótki i przepiszę go tutaj w całości. Czytanie go było bardzo, bardzo przerażające.
Nie wiem jak, ale pamiętam go słowo w słowo. Drogi człowieku, nie chciałem, żebyś kiedykolwiek znalazł ten list, nie mówiąc już o jego przeczytaniu. A jednak, oto jesteśmy. Mam dość tego wszystkiego, a jednak wciąż muszę to robić. Dla ciebie jest już za późno, drogi gospodarzu, ale myślę, że dopisało ci szczęście w przeciwieństwie do wszystkich innych. Chcę, żeby to był mój ostatni raz. Chcę uschnąć, umrzeć. Chcę zostać zniszczony, zepchnięty w nieskończoną, czarną jak smoła, pustą i zimną próżnię. Pozwolę ci żyć po przejęciu nad tobą kontroli. Ci przed tobą nigdy nie mieli takiej szansy. Zwyczajnie dlatego, że proces niszczył ich umysł i duszę w stopniu, w którym nie mogliby nigdy już żyć. Zobaczysz ohydne i złe rzeczy. Doświadczysz bólu i strachu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Nazwij ten list przekleństwem dla tych, którzy go znajdują. Ale ty będziesz żył. Będziesz żył, ponieważ ja umrę. Zanim ten proces dobiegnie końca i ogarnie cię szaleństwo, będę martwy. To trwa, odkąd sięgam pamięcią. Odkąd twój gatunek zaczął chodzić po ziemi. Nie znam dokładnego celu tego działania, ani nawet nie zadałem sobie trudu, by go zrozumieć. Po prostu mój gatunek musi to robić twojemu gatunkowi. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Wiem, że się boisz. Wiem, że trzęsą ci się ręce, gdy to czytasz. Wiesz, że to nie jest gra. I wiesz, że nie ma od tego ucieczki. Wszystko, co musisz zrobić, to ugryźć się w palec i wylać kilka kropel krwi na ten papier. Pokażę ci coś nowego. Z przykrością, stary demon. Czułem się coraz bardziej przepełniany złem, które emanowało z tego listu. Wiedziałem, że to nie był żart. Podpisałem papier swoją krwią. Zapalił się, a jego różowe płomienie zaczęły stopniowo mnie pochłaniać. Krzyczałem z bólu, ale nie dlatego, że płonąłem. To był ból wynikający z faktu, że byłem powoli rozdzierany i przenoszony do innego wymiaru. Kawałek po kawałku. W pewnym sensie zniknąłem w czerni. Wciąż jednak byłem świadomy. Otworzyłem oczy, a jedyne co widziałem, to duża, szklana rura. Wydawała się nieskończona, a czarny dym, który ją wypełniał, nie szkodził mi fizycznie. Ale kiedy się rozproszył, zobaczyłem powykręcane oblicza demonicznych istot spluwających na szklaną rurę kwasem, którym ociekały ich lśniące zęby. Były wszędzie,
Drapały powierzchnię tuby ostrymi pazurami, próbując się wedrzeć i mną pożywić. Widziałem głód w ich oczach. Nienawiść, napędzającą wszystko, co tkwiło w ich umysłach i ciałach. Zdeformowane kreatury wyły i skrzeczały niczym wygłodniałe kruki, pragnąc mnie pożreć. To było moje ostatnie wspomnienie z wnętrza tuby. Zaraz po zobaczeniu tych przerażających stworzeń, całkowicie zemdlałem. Nie wiem, ile czasu spędziłem w jej wnętrzu. Wydawało się, że czas w niej nie istnieje. Trwałem w tym miejscu przez wieczność, w nieskończoności. Wokół mnie ciemność. Po odzyskaniu zmysłów odnalazłem się w niewielkim pomieszczeniu. Pomimo, że było delikatnie oświetlone przez migoczącą żółtą żarówkę, było bardzo ciemno. Tuż przede mną stało krzesło. Było obite dokładnie tym samym czerwonym aksamitem, z którego zrobiona była koperta. Usiądź, proszę. Powiedział basowy głos, wprawiając pokój w drżenie, jakby minione eony nagle przemówiły. Głos odzwierciedlający wszelkiego rodzaju egzystencjalne koszmary i okropności, których jego właściciel był świadkiem wraz z upływem tego dziwnego, wymyślonego przez człowieka konstruktu czasu. Poczułem, jak strach opanowuje mój mózg, a jego straszliwy uścisk trzyma mnie w ryzach, uniemożliwiając mi jakikolwiek ruch. Ten strach zagrażał mojemu życiu. Wiedziałem, że w świetle medycyny człowiek może przerazić się na śmierć. Moim skromnym zdaniem byłem blisko tego momentu. Cokolwiek było w tym pokoju ze mną, czyjakolwiek obecność czaiła się w gęstym, wilgotnym i ciężkim powietrzu, wzbudzała we mnie strach o własne życie. Pokój zaczął się trząść, a ja usiadłem na krześle. Głos kazał mi zamknąć oczy. Czerwone światło zaczęło przed nimi migotać, mimo że każdy widzi tylko ciemność, gdy zamknie oczy. Usłyszałem odgłos otwieranych, a następnie zamykanych drzwi. Kiedy się tu pojawiłem, nie było żadnych drzwi. Po raz kolejny stałem się absolutnie przekonany, że prawa natury, te, którymi kierowaliśmy się w codziennym życiu, tutaj nie działały. Co więcej, tu nic nie było naturalne. Otwórz oczy. Odezwał się ten sam głos. Fala szoku i przerażenia przeszyła moje serce. Rozdarła moją duszę na pół, bez nadziei na jej uleczenie. Mój umysł roztrzaskał się na tysiące małych odłamków. Nie byłem już sobą. Strach zajął tron w moim ciele. Wojna toczyła się między tym, o czym do tej pory rozmyślałem, a tym, co stało teraz przede mną. Ognisty cień, którego oczy płonęły jasnym, czerwonym światłem, nie dawał mi oderwać od siebie wzroku. Nie dało się na to patrzeć, a jednak właśnie to robiłem. Monstrum stało swobodnie przede mną, jakby znało mnie od dzieciństwa, nawet zanim się urodziłem. Mroczna, cienista postać westchnęła, po czym uśmiechnęła się smutno, odsłaniając swe połyskujące zęby. Sposób, w jaki ta twarz lub
Może powinienem powiedzieć jego twarz. Wykrzywiła się, ukazując głęboki, niekończący się i pozaczasowy smutek uderzył we mnie jak grom. Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, gdy wyobrażałem sobie ten smutek, który widziałem na jego twarzy, było jałowe pustkowie z ciemnymi chmurami na niebie. Tylko tyle. Bezkresne chmury, unoszone przez zmęczony wiatr nad pustkowiami dawnego oblicza demona. Nie musisz się obawiać, dziecię. Nie zrobię ci krzywdy. Taką mam nadzieję. Powiedział demon. Stałem tam w zdumieniu, a w mojej czaszce kłębił się szum. Zawsze chciałem doświadczyć czegoś podobnego, ale nie w sposób, gdzie strach opanowałby całe moje ciało, wysysając ze mnie wszystko inne, niczym pijawka z piekła rodem. Będziesz dla mnie ostatnim człowiekiem, którego opętam, zanim sam ze sobą skończę. Nie zniosę tego dłużej. Wybrałem ciebie, ponieważ zawsze chciałeś zobaczyć coś nadprzyrodzonego. Powiedział demon, a jego niski głos brzmiał jak tysiąc metalicznych brzęków i stuknięć nakładających się na siebie. Chciałbym trochę z tobą porozmawiać, zanim zaczniemy. Kiwnąłem głową. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie, a wszystko, co zdawało mi się dotychczas, że znam, zostało zburzone przez to nowe doświadczenie. To miejsce nazywa się Wielką Pustką. To korytarz do piekła. Słyszałeś, jak drzwi otwierają się i zamykają. Zgadza się. To, co znajduje się po drugiej stronie, sprawi, że postradasz zmysły. A za tymi drzwiami nawet nie ma jeszcze piekła. Westchnął z głębokim smutkiem. Przytaknąłem. Strach, który we mnie panował, nie pozwolił mi jeszcze mówić. Pustka jest miejscem, do którego trafiali wszyscy, mający zostać opętani. Tam mogli stanąć twarzą w twarz z demonem, który miał przejąć ich ciało. Niektóre z nich zdradzały sekrety i przekazywały zakazaną wiedzę. Inne nie mówiły zupełnie nic. Mogły pokazać ci inne światy lub po prostu z ciebie kpić, ranić cię i ostatecznie opętać, jakbyś był niczym. Myślę, że rzeczą wspólną dla wszystkich ludzi, którzy znaleźli się w tym pokoju, był strach. Głęboki, niekończący się strach. Musisz mi pomóc. Zaniesiesz mnie do miejsca, w którym się zabiję. Tam znajdziemy basen, w którym utonę, ponieważ jestem już zmęczony. Powiedział demon. W końcu odzyskałem głos. Byłem przerażony, ale po raz kolejny nie tak chciałem dowiedzieć się o istnieniu sił nadprzyrodzonych. Nie chciałem, żeby moje pierwsze doświadczenie z tym było opętaniem przez demona o skłonnościach samobójczych. Wielka pustka zaczęła się trząść, a demon powiedział, że musimy się pospieszyć. Że proces będzie bolesny, a strach
prawdopodobnie pozostawi trwałe ślady i blizny na moim umyśle. Jesteś gotowy, dziecię? Zapytał demon. Skinąłem głową. Łzy napłynęły mi do oczu. Wbił się w moją klatkę piersiową. Czułem, jak gdyby wystrzelano we mnie z karabinu cały magazynek. Ból był odwiecznym płomieniem nienawiści. Wyższą formą, która wykraczała poza wszystko, co znałem wcześniej. Diabeł rozprzestrzenił się po całym moim ciele i przejął nade mną kontrolę. Wkrótce dyktował wszystkie moje działania i ruchy. Moje myśli nie należały już do mnie. Stałem się więźniem. Przede mną pojawiły się fioletowe drzwi. Wydałem krzyk we wnętrzu własnego umysłu, który został pochłonięty przez głos demona. Ochronię cię przed szaleństwem. Nic ci nie będzie. Znajdźmy basen. Odezwał się w końcu. Drzwi otworzyły się i ukazały czarny, długi korytarz, podobny do tuby, w której wcześniej byłem. Na ścianach wisieli mężczyźni i kobiety. Demon powiedział mi, że jego wyżsi przełożeni czerpali przyjemność z przyklejania grzeszników do ścian, zwłaszcza morderców, gwałcicieli i pedofilów. Ich nieustanne krzyki odbijały się echem w wieczność, na którą zostali skazani. Wołania o pomoc i krzyki udręki wypełniły korytarz. Brak światła nie był dla mnie problemem. Widziałem oczami demona aż do samego końca tej czarnej, poziomej komnaty przeznaczonej dla potworów i psychopatów. To, co czyniło ten widok wyjątkowym, to fakt, że wyglądało to tak, jakbym miał ogień w oczach. Nie wiem, jak lepiej to wyjaśnić. Jak gdybyś patrzył przez ogień na drugą stronę. Dokładnie tak to wyglądało. Musimy się pospieszyć. On wie, że coś knujemy. Krzyczał demon wewnątrz mojego mózgu. Kto wie? Zapytałem. Strach łamał mój głos. Ty wiesz kto? Powiedział. Zacząłem biec, chociaż nie miałem już żadnej kontroli. Biegłem i biegłem i biegłem. Myślałem, że przez wieczność. Dotarliśmy do kolejnych drzwi. Wyglądały na zabytkowe, a drewno było popękane. Skowyt, po którym nastąpił głęboki okrzyk, rozniósł się echem po korytarzu za mną, uciszając wszelkie krzyki grzeszników uwięzionych w ścianach. Usłyszałem behemota pędzącego w moją stronę i nie odważyłem się odwrócić głowy choćby na sekundę, by zobaczyć co lub kto to był. Nie zrobiłem tego, ponieważ w głębi duszy wiedziałem to. Otworzyłem drzwi i jasne białe światło uderzyło mnie w twarz. Zostałem chwilowo oślepiony przez ten potężny blask, ale szybko odzyskałem wzrok. Uciekaj! Zawołał błagalnie demon. Okrągła konstrukcja z kamienia nabierała kształtu, gdy się do niej zbliżałem. Wypełniała ją woda, zabarwiona na czarno. Poruszała się nienaturalnie, jak zresztą wszystko tutaj. Krople ciemnej wody wznosiły się w powietrze, tańcząc pod srebrzystym niebem nade mną. Na nim
Ciemno-czerwone słońce rozszczepione na cztery części krwawiło z rdzenia, jednocześnie regenerując się w nieskończoność. Szkielety ptaków szybowały po niebie, a ich nienawistne skrzeczenie przyprawiało moją duszę o dreszcze. Drzewa uformowane z zębów chrzęściły, gdy dotykały ich piekielne podmuchy wiatru. To cmentarz dla demonów. Tu grzebani są ci, którzy umarli. Ta woda jest wykorzystywana czasami do uzdrawiania, innym razem do zadawania bólu tym, którzy nie wykonują rozkazów. Biała służy do leczenia, czarna do zadawania bólu. Powiedział demon. Kazał mi rozciąć skórę, ponieważ woda ciemna potrzebowała krwi. Karmazynowa ciecz została pochwycona nad taflą, prawie tak jakby została zjedzona przez unoszące się kropelki ciemnej wody. Potem wpadły do basenu, uderzając w niego z siłą gigantycznej skały zrzuconej z nieba. Uformował się swego rodzaju wir. Zajrzałem do środka, ale nie widziałem jego końca. Wyglądało to jak studnia bez dna. Dostrzegałem tylko martwe ciała, groteskowe szkielety i pary rogów wypełniające tę pustkę. Unosiły się w nieskończonej przestrzeni, niczym odpadki zła. Musimy skoczyć. Wrócisz bezpiecznie do swojego świata. Chcę, żeby to był mój grób. Mój wieczny dom. Westchnął tuż przed moim skokiem. Poczułem, jak opuszcza moje ciało, prawie jakby coś go ze mnie wyrwało. Unosił się obok, wciąż żywy. Dziękuję ci za pomoc, powiedział. Jego ostatnie słowa niosły ze sobą uczucia ulgi i żalu. Dwa długie ramiona wyłoniły się z czerni i zatrzymały go w miejscu. Rozerwały go na pół, na sekundę wypełniając pustkę eksplozją jasnego światła. Zostałem oślepiony i straciłem przytomność. Obudziłem się na schodkach do mojego domu. Dzwoniący szum wypełniał moją głowę i wciąż słyszałem krzyki tych uwięzionych ludzi z ciemnego korytarza. Ślad na mojej ręce wciąż tam był. Zakrwawiona rana nadal była widoczna. Myślę o tym do dziś. To, czego doświadczyłem, graniczyło z obłędem, ale była to tylko niewielka część rzeczy, o których nie wiemy. Spełniłem swoje życzenie, spełniając prośbę demona. Rzeczy, które widziałem, będą prześladować mnie wiecznie. Strach wynikający z tych wydarzeń pozostanie we mnie na zawsze, jak tatuaż, do którego wykonania zamiast tuszu użyto mroku. Ciekawe, czego jeszcze nie możemy dostrzec?